Do Grudziądza dotarł ciekawy podróżnik Maciej Tracz, który pieszo pokonuje trasę od źródła Wisły, czyli Baraniej Góry, do ujścia rzeki, które jest w Gdańsku. W podróży jest już 28 dzień. Do przejścia łącznie ma 1047 km, a do końca podróży zostało już niespełna 100 km. Grudziądz odwiedził nietypowy gość, można powiedzieć podróżnik, który właśnie porwał się na co? Na przejście samotnie wzdłuż linii brzegowej Wisły, czyli 1047 km pieszo z plecakiem. Tak, ten nietypowy gość to pan Maciej Tracz, facet pozytywnie zakręcony, ja bym tak nazwał, ale który idzie od źródeł Wisły do jego ujścia i dzisiaj mamy przyjemność go witać w naszym mieście, gdzie wypadł mu postój po przemarszu około 25 km od ostatniego miejsca pobytu i tutaj się zatrzymał, trochę doprowadził do stanu używalności po takim forsownym marszu. Wiadomo, to człowiek przy takiej temperaturze jak dziś ponad 30 stopni w hotelu po prostu wykąpał się, zjadł obiad, odpoczął. No i teraz wybraliśmy się wspólnie za jego zgodą oczywiście do miasta, żeby mu pokazać uroki naszego miasta. W okolicach Krakowa na podróżującego samotnie pana Macieja napadły psy, jednak w trakcie całej wyprawy nie odnotował on większych incydentów. Powiem tak, Wisła przepływa przez 60 miejscowości, przez 8 województw. Nie wszędzie jest możliwość iść blisko Wisły, ponieważ są takie chaszcze, że musiałbym maczetą wycinać. Po drugie jest duże zagrożenie przez kleszcze. Już tam je 6 próbowało złapać, udało się obronić. Oprócz tego przede wszystkim jest duże zagrożenie ze strony psów. Ugryzły mnie na wysokości Krakowa. Podróż przez większość drogi odbywa się samotnie, jedynie w okolicach Warszawy dołączyli do pana Macieja znajomi. Większość nocy pan Maciej spędził śpiąc przy Wiśle, jedynie 5 nocy przenocował pod dachem. Na wysokości Warszawy się dołączyli do mnie znajomi, ale tak naprawdę ja nigdy nie idę sam, bo ze mną jest Bóg, więc nigdy nie jestem sam. Powiem szczerze, że nocleg w łóżku to jest może 4. czy 5. nocleg na całej wyprawie, a idę już 28 dni. A, czyli dosyć długo. I ile jeszcze tak zostało, tak mniej więcej? Od Grudziądza bodajże jest około 100 km, ponad 100, troszeczkę, więc uważam, że 3 dni, jak będą dobre wiatry w plecy, to 2 dni. Sama podróż oprócz tego, że jest pierwszą pieszą wyprawą wzdłuż Wisły, ma też głębszy cel. Jest nim pomoc potrzebującym i chorym, a dokładniej Agnieszce i Tomkowi. No i właśnie, tutaj dochodzimy do sedna. Ta cała pana podróż ma jakiś cel, prawda? Tak, staram się dotrzeć do jak największej liczby osób, ponieważ zbieram pieniądze dla Agnieszki i Tomka. To są osoby, Agnieszka jest osobą niepełnosprawną od urodzenia, potrzebny jest dźwig hydrauliczny do przenoszenia jej z wanny na przykład na wózek i dla Tomka, który uległ wypadkowi samochodowemu i potrzebuje pieniędzy na rehabilitację i również na taki dźwig, żeby odciążyć żonę od podnoszenia, żeby ułatwić im funkcjonowanie. Jaki tutaj oddźwięk jest tych wszystkich, tego społeczeństwa, tych osób, które pan spotyka? Powiem szczerze, że ja idę w tym momencie, nie mam za bardzo możliwości patrzenia na konto, ale wiem, że coś tam wpływa, więc mam nadzieję, że dzięki Państwu jeszcze większa liczba osób się zainteresuje tym i pomoże. Pan Maciej nie ukrywa, że taka podróż jest niesamowitą przygodą, a dodatkowo pozwala sprawdzić siebie i wspiera propagowanie aktywnej turystyki. Znaczy ja wiem, że wszyscy szukają jakichś takich sensacji, ale może ja powiem to, że tam ma się monotonia. Ta monotonia tego codziennego wstawania pomimo mokrych butów, mokrych wszystkich rzeczy na sobie, pomimo tego, że wiatr wieje, jest zimno i tak dalej, mi się wydaje, że to jest chyba to najcięższe, bo takie jednorazowe wyczyny, na przykład chociażby atak tych psów w 6, to jest to 30 sekund, czy nawet jeszcze mniej, tak? Więc jest to dla mnie dużo łatwiejsze do pokonania niż jakaś taka codzienność, bolące plecy, bolące nogi, bolące kolana. W Grudziądzu podróżnikiem zaopiekował się Grzegorz Machaj z PTTK w Grudziądzu, który pomógł mu w zakwaterowaniu, a także oprowadził pana Macieja po pięknym Grudziądzu. Aleśmy tutaj dopiero zaczynamy. Pokazać mu przede wszystkim uroki naszej starówki. Te obiekty, które są warte pokazania, obejrzenia, klimat naszego miasta. Dodajmy, piechotą przyszedł tu jeszcze od hotelu. Oczywiście, że pieszo. Jeszcze chciało mu się iść. Jeszcze chciało mu się iść. Ja przyjechałem samochodem, mam pieszo. Także piechur, ja podziwiam takich ludzi. Szczególnie, że w tym celu idzie, bo ma umowę jakąś tam sponsorską. Między innymi PTTK go sponsoruje też, dlatego idzie z flagą przewieszoną przez plecak PTTK-owską. Na końcu drogi na podróżnika czeka prawdziwa nagroda. Utęskniona pani Beata wraz z córką. Koniec podróży, no i co wtedy? Na tym samym końcu
planuje pan coś konkretnego, takiego nietypowego? Ja powiem tak, no bardzo wymagam, mam nadzieję, że ta podróż przygotuje mnie do tego, do tej codzienności, która mnie czeka, która jest jeszcze cięższa pewnie niż ta wyprawa. Plany przyszłe jeszcze większe niż te obecne są. A może ktoś będzie czekał tam na końcu? Tak, czeka. Jeżeli mogę pozdrowić, pozdrawiam moją ukochaną Beatę i jej córeczkę, czyli moją córkę też.